Dzień dobry, cześć. Dzisiaj pokażę Ci kilka ustawień, które mogą ułatwić grę i pomóc się skupić podczas grania. Tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Pierwsze co, oczywiście przechodzimy do ustawień klienta gry, do zakładki grafika, szczegóły i tutaj według mnie bardzo ważna rzecz, a mianowicie wyświetl trawę w trybie snajperskim. To musimy odznaczyć, dzięki temu nie będziemy mieli trawy podczas celowania w trybie snajperskim, co ułatwi nam wiadomo celowanie. Niestety krzaków nie możemy legalnie usunąć, do tego są potrzebne cheaty, ale trawa jest jak najbardziej legalna i skoro można, to ja bym z tego skorzystał. Dobrze, następnie ja osobiście mam wyłączoną ulepszoną fizykę zniszczeń, ponieważ mnie to po prostu rozprasza i denerwuje i wolę po prostu stare efekty zniszczenia, więc to mam wyłączone. Dobrze. Następnie przechodzimy do zakładki ogólny i tutaj interfejs bitwy. Po pierwsze włącz efekty optyczne w trybie snajperskim, to mam wyłączone, żeby mnie nie rozpraszało. Włącz dynamiczną kamerę, to mam też odznaczone, ponieważ to jest bardzo denerwujące, ja osobiście tego nienawidzę. Włącz razy 16, razy 25, to się przydaje. Wiadomo, mamy większe przybliżenie podczas celowania w trybie snajperskim, no i dzięki temu po prostu z większej odległości możemy równie dobrze przycelować dokładnie tam, gdzie chcemy. Dobrze, następnie włącz celownik serwerowy. To jest dosyć ważna opcja, ale niestety mi bardzo trudno się do niej przyzwyczaić, aczkolwiek zalecałbym spróbować chociaż. Na czym polega? To jest celownik, który podaje nam, pokazuje nam na ekranie informację, którą ma serwer. To znaczy, kiedy mamy to odznaczone, to celujemy, to celownik pokazuje to tam, gdzie chcemy, gdzie sami go weźmiemy i ruszymy. A celownik serwerowy pokazuje nam, gdzie faktycznie serwer widzi nasz celownik. Czyli tak jakby celownik serwerowy patrzy w przeszłość, a zwykły celownik, ten klientowy, czyli kiedy nie mamy tego zaznaczonego, patrzy w przyszłość. Czyli kiedy mamy to odznaczone, to my, że tak powiem, celujemy sobie i my widzimy na przykład celownik w tym miejscu, a serwer dopiero widzi ten celownik w tym miejscu. A gdy to zaznaczymy, to po prostu na ekranie widzimy informację tą samą, którą ma serwer. Więc ja bym zalecał chociaż spróbować, aczkolwiek no trudno jest do tego się przyzwyczaić. No i dodatkowo według mnie bardzo ważna rzecz, w szczególności kiedy gramy jakieś gry klanowe, włącz dodatkowe informacje na minimapie, to bierzemy zawsze, dzięki temu będziemy mieli zamiast samych znaczków czołgów, załóżmy czołg ciężki, czołg średni, będzie się przy nim wyświetlała nazwa czołgu. Oraz kiedy na przykład przeciwnik zniknie, to będziemy mieli zaznaczoną ostatnią pozycję przeciwnika na minimapie. Więc to są według mnie bardzo ważne opcje, które ja bym zalecał Wam zmienić, jeśli macie je inaczej ustawione. I z mojej strony to chyba były na tyle. Króciutki odcinek, ale stwierdziłem, że może komuś się przydać. Ja dziękuję serdecznie za oglądanie, zachęcam do wysyłania powtórek klanowych i randomków na e-mail podany w opisie, do zostawienia subskrypcji i łapki w górę. Ja się z Wami żegnam. Do następnego. Cześć!